Muszę zjeść batonik. Masz ochotę? Ale co było dalej? Kto pomagał w ucieczce? Czy temu komuś można ufać? A może Głębinek jest w jeszcze większym niebezpieczeństwie? Trzeba to ustalić. I się ustali, ale po jedzeniu. Mało znany fakt. Opowiadanie historii spala więcej kalorii niż bieg sztafetowy. Serio? Nie. Ale ja tak to czuję. Może być? Mam jeszcze gruszkę na łodzi, jak chcesz. Jak długo ją masz? Gruszkę? No, ze 2 tygodnie. Łódź. 10 lat. Ale przyjeżdżałem już tutaj, jak byłem mały. Tak? Z twoim tatą mogliśmy się gapić na łódki przez cały dzień. Kiedy już pracowaliśmy, powiedziałem, a co by na to, żebyśmy mieli własne? Następnego dnia kupił łódź. Tak po prostu? A czemu nie? Było tak, twój tata i ja wypływaliśmy co świt. Cała nasz najwyższy szufal. Wierzył, że mogę osiągnąć wszystko, nieważne jak byłoby to trudne. Ja też zaczynałem w to wierzyć. Twój tata był najlepszym trenerem personalnym na świecie. Tak. Na obóz piłkarski jadą takie chłopaki. Duży. Bardzo duży. Ostatnio zebrali moją torbę, wrzucili do piaskownicy i powiedzieli, że tam jest moje miejsce. Że powinienem się bawić z kimś mojego wzrostu. Albo one jeszcze dłużyły. Powiedzieli, że nigdy im nie dorównam. Że ich spowalniam. I może mają rację. Może jestem za mały. Chyba powinienem zrezygnować. Gdybym miał coś, co tak bardzo bym kochał, to nie odpuściłbym nigdy. Ale co jeśli nie warto? A wiesz, kto jeszcze chciał zrezygnować? Kto się chciał poddać? Dzielny Głębinek!